Buongiorno, buongiorno a tutti. Witamy we Włoskiej Akademii Szefów Kuchni, Mille Sapori Plus i F&B. Dzisiaj zrobimy strozza preti al salmone zucchine. Zapraszam do oglądania. Do tego dania użyjemy strozza preti freschi mammatina, czyli to jest makaron świeżo mrożony jajeczny, łososia świeżego 80 g, olio biologico farchioni, pomidorki koktajlowe około 5, szarlotka, cukinia świeża oraz ostrą papryczkę. Bierzemy naszą szarlotkę, czyścimy ją, odcinamy górę, ściągamy skórkę. Tak cieniusieńko, 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 żeby jej prawie nie było czuć. Olio ekstravergine na naszą patelnię. Odpalamy nasz palnik. Rzucamy szarlotkę. Bierzemy naszą cukinię. Odkrajamy koniec. Wystarczy połówka. Odcinamy jeden bok, drugi bok, trzeci, czwarty i piąty. A teraz ją potniemy wzdłuż. Zobaczcie, w taki sposób. Zmniejszamy płomień na patelni, rzucamy szybko cukinię. Teraz oczyścimy naszego łososia ze skórki, zasmażamy z każdej strony cukinię, odkrajamy skórkę z łososia i naszego łososia teraz pokroimy pół podłużny pasek i na takie kosteczki pół centymetrowe mniej więcej. Cukinia się perfekcyjnie zasmaża z każdej strony. Nie solimy jej na początku, żeby nie wypuściła nam dużo wody. Bierzemy nasze pomidorki, kroimy nasze pomidorki wzdłuż. Pomidorki użyjemy na sam koniec. Obracamy co pewien czas naszą cukinię, żeby z każdej strony się fajnie tak zarumieniła. A pod koniec tutaj, zobaczcie, weźmiemy sobie też papryczkę ostrą i ją potniemy na takie dłuższe paski, żeby też była fajnie widoczna w tym daniu. Rzucamy nasz makaron, który będzie się dosyć szybko gotował. Teraz damy łososia. Łososia podsmażymy sobie delikatnie. Nie chcę, żeby on się przegotował za mocno. Także jak zacznie ścinać się białko, to go od razu zalewam białym winem. Poczekamy, aż wino wyparuje. Posolimy teraz. Dodajemy od razu pomidorków koktajlowych do środka. Mieszamy dokładnie. Rzucamy naszą papryczkę i znowu mieszamy. I w tym momencie możemy wyłączyć już nasz sos. Czekamy, aż makaron nam się ugotuje. Włożymy makaron i znowu go zagotujemy razem z naszym sosem, tak żeby makaron nabrał smaków i żeby nam się dokończył razem sos z makaronem. Makaron gotowy, więc wyciągamy go z wody, wrzucamy go do naszego sosu. Nie odcedzamy go dokładnie. Dobrze, żeby trochę wody trafiło z makaronu do naszej patelni. Makaron na naszej patelni, teraz go podgotujemy przez jakieś 20-30 sekund, żeby sos się dokończył i żeby makaron nabrał smaku tego sosu. Już czuję te zapachy tego łososia, tej cukinii i tej papryczki. Podrzucamy dokładnie zawsze. Pod sam koniec jeszcze trochę świeżo mielonego pieprzu, który fajnie się połączy z ostrością papryczki. Teraz jest gotowy, przekładamy go na nasz talerz. Zobaczcie, jakie fantastyczne kolory, jak się to ładnie połączyło. I nasza gramatura tego wszystkiego. I teraz trzeba spróbować, jak to nam wyszło. Na samą górę giro d'olio extravergine. I teraz degustacja. Powiem tak, idealne danie dla całej rodziny, i dla dzieci, i dla dorosłych. Ta cukinia chrupiąca z tym łososiem się połączyła fenomenalnie. Białe wino odparowało, zostawiło taką delikatną gorycz. Pomidorek dodaje tej słodkości do tego dania. Jak tego nie spróbować? Śledźcie Mille Sapori Plus i F&B oraz Włoską Akademię Szefów Kuchni na social media.